Gmina Skarbimierz idzie z duchem czasu, stawia na nowe rozwiązania technologiczne i jednocześnie dba o ekologię. Po panelach fotowoltaicznych przyszedł czas na stację ładowania samochodów elektrycznych. Jeden jest pod urzędem, drugi jest na osiedlu. Myślę, że tutaj żadna gmina w województwie opolskim nie może się tym popisać, że coś takiego wykonała. Także Skarbimierz również w tej sprawie jest liderem. Stacje zapewniają możliwość ładowania dwóch samochodów jednocześnie. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze z panelem informacyjnym na płycie czołowej. Na pewno wzbudzi to duże zainteresowanie tych mieszkańców, którzy chcą zakupić samochody elektryczne lub hybrydy typu plug-in. Taką hybrydę zakupiliśmy dla urzędu gminy. Oznaczyliśmy oczywiście te miejsca do ładowania, żeby było to widoczne i żeby zawsze to miejsce było wolne właśnie do tego ładowania. Obowiązek uruchomienia ogólnodostępnych punktów ładowania został nałożony na gminy przez ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Chcemy, żeby to było nieodpłatnie. I zobaczymy, jak to będzie w trakcie eksploatacji, ale póki co to zakładamy, że to będzie nieodpłatnie dla mieszkańców, po to właśnie, żeby zachęcić. Przecież wiemy, że w tym kierunku idzie cała Europa. W tej chwili jest generalnie, powiedziałbym, taki boom na samochody elektryczne, czy właśnie hybrydy typu plug-in. Typu plug-in oznacza, że to są samochody elektryczne, ale gdy braknie prądu w baterii, to można wtedy przejść na silnik benzynowy czy na olej napędowy. Gmina Skarbimierz jest zielonym liderem na Opolszczyźnie. Od kilku lat samorząd przeznacza spore środki na ekorozwój. Aby zachęcić mieszkańców do podążania za ekotrendem, tylko w tym roku przeznaczy 2 miliony złotych na dofinansowania ekologicznych projektów.